tym filmie przedstawiony zostanie podstawowy system Freestyle Basic z modułem SPE do oczyszczania próbek. Moduł SPE składa się z dwóch części: automatycznego ramienia, które porusza się w układzie XYZ, oraz jednostki sterującej. Przyjrzyjmy się bliżej automatycznemu ramieniu oraz zwróćmy uwagę na szczególnie interesujące cechy tego mechanizmu. Freestyle SPE może chwycić różnorodne kolumny, używając dostosowanych adapterów bez potrzeby mechanicznych zmian systemu. Ramię robota umożliwia chwytanie kolumn o pojemności od 1 do 15 ml, wykonanych z plastiku lub szkła. Kolumny powinowactwa immunologicznego są wypełnione buforem. Aby zapobiec wyschnięciu złoża kolumny, bufor powinien pozostać w kolumnie aż do momentu jej zastosowania. System Freestyle akceptuje także kolumny zabezpieczone od góry. Igła, która jest zintegrowana z elementem chwytającym kolumny, przekłuwa nawet najgrubsze elementy zabezpieczające. Bufor jest usunięty, a kolumna gotowa do użycia. Jednym szybkim ruchem ramię chwyta kolumnę. Mechanika uszczelnia kolumnę, a następnie wprowadzona igła przekłuwa element zabezpieczający. Teraz kolumna może być kondycjonowana i gotowa do wprowadzenia próbki. Złoże kolumny jest przemywane, a oznaczony składnik wypłukany i wprowadzony do odpowiedniego pojemnika lub do komory modułu evaporation, gdzie próbka jest zatężana do ściśle określonej objętości. Interesujące są następujące szczegóły. Kolumna jest solidnie sprzężona z ramieniem robota. W połączeniu z odpowiednim ciśnieniem pompy wstrzykowej, próbka i rozpuszczalniki są dozowane i przepuszczane przez kolumnę SPE w ściśle kontrolowany sposób. Ta sama pompa pozwala na suszenie wypełnienia kolumny z zastosowaniem azotu lub powietrza. Ramię robota posiada dwie osie Z, przy czym każda z nich wykorzystywana jest w sposób niezależny. Igła umożliwia pobranie próbki i wprowadzenie jej do pętli dla próbki. Próbka przenoszona jest do kolumny SPE, a następnie wprowadzona do drugiego naczynia. Jest to typowa konfiguracja stosowana w przygotowaniu próbek do oznaczania indeksu oleju mineralnego. W celu ilościowego przeniesienia próbki naczynie może zostać dokładnie wypłukane, a jego całkowita zawartość wprowadzona do kolumny SPE. W ten sposób nic nie zostanie utracone. Mała odległość pomiędzy miejscem wstrzyknięcia próbki i kolumną lub igłą pozwala na minimalizację objętości martwej. Ponadto można szybko zamienić rozpuszczalniki. Wszystkie elementy systemu Freestyle, które miały kontakt z próbką i rozpuszczalnikami, są dokładnie płukane w celu wyeliminowania efektu przeniesienia. Płukaniu poddawany jest także element chwytający kolumny SPE. System Freestyle wykazuje unikalne cechy również podczas przeprowadzania procesu elucji. Proces elucji może być wykonany z jednej kolumny z jednym rozpuszczalnikiem do jednego naczynia lub z jednej kolumny z jednym rozpuszczalnikiem do wielu naczyń. Lub z jednej kolumny z wieloma rozpuszczalnikami do wielu naczyń. Lub z jednej kolumny z wieloma rozpuszczalnikami do jednego naczynia. Ta funkcja jest szczególnie przydatna do bezpośredniego wprowadzenia próbki do komory, umożliwiającej zatężenie próbki po procesie elucji. Odparowanie rozpuszczalnika, np. azotem, oraz jedno- lub wielokrotną wymianę rozpuszczalnika w sposób w pełni zautomatyzowany. Projektując system Freestyle, uwzględniliśmy przede wszystkim bezpieczeństwo analityka. Na przykład w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek komplikacji robot natychmiast wyłącza się. Jest to pokazane na ekranie. Po usunięciu przeszkody wystarczy potwierdzić to na komputerze, a praca będzie kontynuowana. Precyzyjna mechanika systemu Freestyle współgra z przyjaznym i dającym duże możliwości oprogramowaniem. W celu ułatwienia obsługi oprogramowanie jest podzielone na dwie części. Część pierwsza przeznaczona jest do codziennej, rutynowej pracy.
Szczególny nacisk położony został na łatwość posługiwania się oprogramowaniem i szybkość ustawiania poszczególnych kroków danej procedury postępowania z próbkami. Część druga pozwala na specyficzne programowanie procedur. Dzięki temu odwzorowane mogą zostać różnorodne sekwencje manualne postępowania z próbką. Zabieg ten jest na tyle precyzyjny i szczegółowy, że nawet skomplikowane procedury są wykonywane w prosty sposób. Jeżeli rutynowo stosujesz daną procedurę przygotowania próbek, możesz wybrać kompletne etapy tej procedury. Skopiuj je do drugiej kolumny, po prostu przeciągając. I zauważysz, że struktura metody jest już ustawiona. Etap może być zmieniony na bardziej szczegółowy i bardziej dostosowany do istniejącej już procedury, która w ten sposób może zostać zoptymalizowana w większym stopniu. Zapisz i użyj tej metody w dowolnym momencie. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze, umożliwiając skuteczną realizację codziennych zadań laboratoryjnych. Mniej doświadczony personel również będzie w stanie je obsługiwać i szybko i bezbłędnie operować próbkami. A to jest sekwencja procedury. Umieść wybraną próbkę w urządzeniu. Wybierz w oprogramowaniu metodę dla tej próbki i rozpocznij procedurę. To wszystko. Ponad 40 różnych statywów na naczynia o różnym kształcie i pojemności może być wykorzystane w systemie FREESTYLE. Każdy statyw z innymi naczyniami dla próbek. W zależności od zawartości, aż do 180 próbek może być automatycznie obsługiwane w tym samym czasie, używając tylko jednej platformy. Niektórzy konkurenci oferują 50 lub większą ilość platform. FREESTYLE posiada tylko jedną, na której możesz łączyć ze sobą wszystkie dostępne statywy. Możesz je zmieniać dowolną ilość razy, zgodnie z Twoimi potrzebami. Na przykład, gdy potrzebujesz użyć statywu z funkcją kontroli temperatury. Elastyczność systemu dotyczy również kolumn SPE. Potrzebujesz tylko jednego rodzaju statywu do wszystkich kolumn SPE do pojemności 15 ml. Dostosowanie kolumn jest wykonywane przy użyciu adapterów. Statywy można dołączyć w trakcie pracy urządzenia i zaprogramować przy użyciu zaledwie kilku kliknięć myszką. FREESTYLE SPE – automatyczne przygotowanie próbek wykonane przez LCTech.